Ja nazywam się Dawid Kaźmierczak i poprowadzę dla Was wykład, który nazwałem Tylko kreatywni przetrwają. Nazwałem go dość przewrotnie, ale o tym za chwilę. Chciałbym powiedzieć w ogóle o drodze, jaka mnie zawiodła do tego wykładu. Jakby początkowo chciałem poprowadzić wykład o tym, o tam tak zwanym success story. Pamiętajcie o tym, też z tym success, polegającym na tym, że moja kariera w agencjach reklamowych, w ogóle w branży reklamowej zaczęła się od biura kariery z WPS. Było to dość zabawne, szukałem pracy, był to 2011 rok, było ciężko ją znaleźć, jestem z pokolenia wyżu demograficznego, było nas mnóstwo, wszystkim nam wkręcili, że najpierw trzeba skończyć licea, a potem trzeba iść na humanistyczne studia, a potem się okazało, że jesteśmy w lekkim rozkroku, ujmę to w ten sposób. I zostawiłem oczywiście swoje CV w biurze karier z WPS. Byłem już po kilku stażach i jakby silnie szukałem jakiejś po prostu miejsca, w którym mógłbym zacząć pracę. I odezwała się do mnie agencja Ogilvy, jak dziś pamiętam, 12 grudnia 2012 roku. Poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem stażystą w dziale Client Service. I tak jak już myślałem o tym, to była dość ciekawa historia, bo mija za chwilę 6 lat od momentu, w którym to się wszystko zaczęło i bez reszty mnie to pochłonęło. Aczkolwiek uznałem, że dla młodych ludzi, dla studentów, dla ludzi, którzy chcą tego wysłuchać, nie jest istotne to, jak ten gość dostał pracę, jak później ją zmienił, choć jest to dość ciekawa historia, przyznam, szczerze, i co zrobił, żeby zmienić to albo awansować tam, tylko najważniejsze z mojej perspektywy, to co mnie jakby kierowało w moim zawodzie i to też, co mnie doprowadziło do tego momentu, w którym jestem teraz, też nie jest aż tak zajebiście, ale jest dalej okej. To była właśnie kreatywność. Gdyby nie kreatywność, tak jak pisałem, nie byłoby tego wykładu, nie byłoby mnie tutaj, nie miałbym tych przyjaciół, których mam, nie miałbym w głowie tego, co mam, nie otaczałbym się tym, czym lubię się otaczać. Uważam, że właśnie ta cecha jest czymś, co było w mojej karierze, jest w mojej karierze dla mnie i w ogóle w byciu Dawidem Kaźmierczakiem najważniejsze. I chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego właśnie tak bardzo, dlatego serdecznie Was zapraszam na wykład. Tylko kreatywni przetrwają. Tylko kreatywni przetrwają, ale kim tak naprawdę jest osoba kreatywna? I tutaj, zanim przejdę do meritum mojego wykładu, czyli dlaczego kreatywni przetrwają, chciałbym odrobić z Wami pewne zadanie polegające na tym, żeby pokazać Wam mój punkt widzenia na kreatywność. Jest ich wiele, ale jakby to jest mój wykład, dlatego ja przedstawię swój. I kim jest osoba kreatywna? Jakby jak ja zaczynałem studia i też w większości w ogóle świadomości ludzi, kim jest kreatywnym, to wyobrażamy go sobie w dwojaki sposób. Najczęściej to jest facet, który coś pisze. Na pewno jego cała praca polega na tym, że on przychodzi, rzuca fajny pomysł i wychodzi. Jest to reżyser, copywriter, animator, etc. I myślimy sobie, tak, to jest osoba kreatywna, ja nie jestem kreatywny, bo ja robię w Excelu. My w bardziej, że tak powiem, nowoczesnym wydaniu wyobrażamy to sobie jako osobę, która chodzi po studiu projektowym bądź agencji reklamowej i ocenia pracę innych pod kątem właśnie tej tajemniczej kreatywności. Jakby te osoby i te archetypy postaw, które Wam przedstawiłem, jakby doskonale zajmują się, znajdują odzwierciedlenie jakby w tym, co robimy na co dzień i w tym, jak osoby kreatywne wykorzystują swój potencjał, ale tak naprawdę osobą kreatywną jest nikt inny jak Homo sapiens, czyli każdy z nas, który tutaj siedzi. Każda osoba jest kreatywna. Kreatywność jest czymś, co wyróżnia nasz gatunek ludzki. Kreatywność jest czymś, z czym się rodzimy. Jest umiejętnością, która pozwala nam przetrwać jako gatunkowi. Ostatnio przeczytałem bardzo dobrą książkę Harariego, jest super popularna, więc pewnie 80% osób tutaj będących na sali przeczytała tą książkę. I jakby już na pierwszych 50 stronach spotykasz się właśnie z kreatywnością wyróżniającą nasz gatunek jako Homo sapiens. No i teraz, czemu służyła nam ta kreatywność na samym początku? Nie martwcie się, to nie będzie antropologiczny wykład. Jakby byłem tu na kilku takich, to nie to. Chodzi mi o to, że zanim pojawił się nasz gatunek, jakby wszystkie inne gatunki potrafiły się ze sobą, że tak powiem, łączyć, ale do pewnej określonej liczby osobników. Dajmy na to takie szympansy, mimo że jakby bardzo lubią być w kupie, paczce, ekipie, zwał jak zwał,
Powyżej 150 osobników zawsze się to rozlatuje. Jakby tracą więzi, tracą to, co ich łączy, tracą wspólne interesy, wszystko tracą. Homo sapiens był pierwszym gatunkiem, który potrafił nadać jakby samej potrzebie łączenia się coś więcej, aniżeli tylko przetrwanie. I tak powstały kościoły, państwa, a w dzisiejszych czasach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których większość z nas kiedyś będzie pracować bądź pracuje. W każdym razie jest to coś, co wyróżnia nasz gatunek w ogóle. Umiejętność kreatywności, umiejętność radzenia sobie, a przede wszystkim umiejętność nadawania narracji rzeczom, które widzimy i opowiadaniu o rzeczach, których nie możemy zobaczyć. Ktoś powiedział kiedyś coś bardzo fajnego, że każde dziecko jest artystą. I teraz chciałbym z wami przeprowadzić pewne ćwiczenie. Dość proste. Co widzicie na tym slajdzie? Możemy się umówić, że jest to szczotka. Okej, okay. A to? Jest to jednorazówka, pomogę wam. A to? Opona. Jest to duża opona, uściślając. Jest to opona od traktora. No i tak się składa, że mam 4-letnią siostrę i zadałem jej dokładnie te same pytania. I nie jest to szczotka, tylko jest to miecz świetlny, tak a propos. To nie jest siatka, tylko jest to spadochron, a ta opona, duża opona, opona traktora jest schronem, w którym ona się bawiła jako dziecko. Bo kończąc ten cytat, każde dziecko jest artystą, jednak problemem jest nim pozostać jako dorosły. Chciałem wam to pokazać, to jest z Pabla Picassa cytat. To, co się, jakby rodzimy się jako osoby kreatywne, potrafimy ją wykorzystać, przede wszystkim do zabawy, używając naszej wyobraźni, używając różnego rodzaju narracji, kreując świat wokół siebie. I jest na pewno, jak każdy z was tu siedzi, pamięta swoich wymyślonych przyjaciół, ja mam ich do dziś, ludzi, których i przedmioty, którym nadawaliśmy znaczenie, mimo że były martwe. A jednak w dorosłym życiu już zaczyna być trudno być kreatywnym. To kreatywność zaczyna być trudniejsza, bo to, co się różni między tym czasem dzieciństwa a czasem dorosłości, to jakby, co stoi u podstaw tej różnicy, są narzędzia, które posiadamy. Jako dziecko możemy mieć szczotkę i zrobić z tego laser, znaczy miecz świetlny. Możemy mieć, idziemy na plażę i tak naprawdę jest to dla nas plac budowy. Ale kiedy wchodzimy w wiek dorastania, na przestrzeni 15, 16 roku życia zaczyna się dziać w naszych umysłach coś niepokojącego. A przede wszystkim to, co się zaczyna w nich dziać, to nic innego jak wątpliwości w stylu, ale ja nie umiem rysować, ja nie umiem śpiewać, ja nigdy nie będę taka jak, ja nigdy nie będę taki jak. I te wątpliwości narastające w nas, jakby niszczą w nas to w ogóle poczucie i to jakby ten kreatywny czynnik w naszej głowie, który jakby w nas istnieje, jest i każdy go może pobudzać, bo zaczynamy wybierać te rzeczy i te jakby zadania, po których nas jest trudniej ocenić, a przez to, w które dajemy przede wszystkim mniej siebie. Mniej siebie jako ja, Dawida, ja, Asi i tak dalej, bo nie o to chodzi, że kreatywnymi osobami są tylko te, które piszą piosenki. Możesz być kreatywny pisząc raport, tylko musisz dawać tam kawałek siebie. Polecam wam niesamowitą publikację, nazywa się Kafka legalnie. Nie wiem, czy wiecie, ale Franz Kafka, oprócz tego, że był znakomitym pisarzem, był też, pracował w administracji publicznej. I ta książka zawiera wszystkie rzeczy, które on zrobił, znaczy napisał, jako zwykły urzędnik. Czytając to, widzisz tam Kafkę. Dlaczego? Bo on oddawał tą część siebie, bo używał tej swojej kreatywności, używał tego, co w nim się działo, żeby robić rzeczy codzienne. To jest niesamowicie istotne. Nie zapominajcie o sobie samych, nawet w małych rzeczach. Bo kiedy o tym zapomnicie, jest już trochę trudniej sobie o tym wszystkim przypomnieć. Dlatego chciałbym wam przedstawić w tym momencie 8 powodów, dlaczego kreatywni przetrwają. Zacznijmy od pierwszego powodu. Bo patrzą na to samo z innej perspektywy. Ten pan, ktoś go rozpoznaje? Jeremy Scott, 10 na 10. Urodził się w Kansas City w stanie Missouri. Jak sobie wyobrażacie, popatrzcie na jego sweter, przypomnijcie sobie jeszcze raz Kansas City w stanie Missouri. Nie miał łatwego dzieciństwa. Powiem więcej, miał dbane dzieciństwo.
mówiąc wprost, polegające na tym, że jak już skończył liceum, ten middle high school i tak dalej, to stanął na schodach swojej szkoły, rozpłakał się ze szczęścia i wykrzyknął wszystkim, że jest najszczęśliwszym człowiekiem, bo już nigdy nie będzie musiał spotykać tych ludzi, których miał całe życie wokół siebie. Rzeczywiście nie miał łatwo, ale facet był zdeterminowany. Wiedział, co chce zrobić i w jaki sposób chce zrobić, więc jak tylko wyjechał, chciał się dostać na uczelnię artystyczną, na którym będzie mógł projektować ubrania. Na pierwszej, drugiej i trzeciej uczelni usłyszał o sobie dokładnie to samo, że jest niekreatywny i brakuje mu wizji. No, dość ciekawe, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, skąd go znamy i co ten pan wytwarza. Kiedy wyjechał do Francji i stwierdził, że tam znajdzie swoje szczęście w nauce i znaczy szczęście w kreowaniu i nauczy się pewnych rzeczy, dostanie narzędzie, na którym będzie mógł pracować i znów się nie dostał na uczelnię, ktoś bardzo mądry dał mu pewną radę. Skoro naprawdę uważasz, że jesteś tak dobry, to zrób to, co robisz sam. Postaraj się to zrobić mimo wszystko. I on to zrobił. Zaprojektował but Adidasa, na pewno go znacie. Ja osobiście uwielbiam buty, w życiu bym tego nie założył, aczkolwiek nie idzie nie docenić tego, że facet był na tyle zdeterminowany i na tyle jakby chciał przekuć swoje wizje i na tyle spojrzał na coś, co już znamy w inny sposób, że szefowie Adidasa mu zaufali, dzięki temu jakby wypłynął na pierwsze wody. Ale to był rok 2009, kiedy on to zrobił, jakby znalazł jakiś, znalazł swoje audytorium, znalazł swoich fanów, wyznawców, zwłaszcza wśród przedstawicieli popkultury. Jednak jego prawdziwym mentorem w jego życiu jako projektanta był jeden pan, a mianowicie Franco Moschino. Franco Moschino nie był typowym przedstawicielem świata mody, miał do niej bardzo duży dystans, wiedział, że to, czym on się bawi, nie jest dla zwykłego zjadacza chleba, miał świadomość tego, w jaki sposób to budzi pewne nierówności społeczne, ale potrafił się tym bawić. Innymi słowy, był w pewien sposób mentorem też tego, w jaki sposób działał nasz przyjaciel z Kansas City. Niestety po śmierci Franco Moschino zaczęło mieć pewien problem z własnym DNA, z tym, jaką jest marką, i zaczęły pojawiać się reklamy, które jakby niekoniecznie nam się kojarzą z tą marką, jeżeli znamy się, jeżeli czujemy, pamiętamy, jak mniej więcej jak ona wyglądała od jej twórcy. No i ten problem jakby właściciele zdawali sobie z niego sprawę i w 2012 roku, to była ostatnia kampania, gdzie jak widzicie, no dość jest to proste jak na tą markę, zadzwonili do Jeremiego Scotta i Jeremy przyjechał na nic innego jak rozmowę kwalifikacyjną. Facet jakby w wywiadach mówi wprost, że jakby był już na takim etapie swojej kariery, że rozmowy kwalifikacyjne nie wchodziły w grę, aczkolwiek z racji tego, jak serio traktował tą propozycję, jak bardzo mu na niej zależało, poszedł na tą rozmowę kwalifikacyjną. Była to prawie czterogodzinna rozmowa z zarządem, czyli wiesz, jakby nie rozmawiali tylko i wyłącznie o kolorach, ale także pewnie o finansach. I kiedy już wszedł do samolotu z powrotem, dostał jedno zadanie, żeby stworzył jedno zdanie, które ich przekona do tego, że to on powinien być dyrektorem kreatywnym marki Moschino. I stworzył zdanie, które jakby dla mnie jest jednym z moich w ogóle ulubionych zdań dyrektorów kreatywnych w ogóle, które pokazuje, jak świetnie ktoś kreatywny potrafi spojrzeć na rzeczy, na które wszyscy patrzymy z zupełnie innej perspektywy. I to zdanie brzmi: I don't speak Italian, but I do speak Moschino. Jest to jeden z najlepiej sprzedających się t-shirtów Moschino ever, taki wiecie, tak zwany bestseller. Jakby robi wrażenie, robi, i to jakby doskonale oddaje fakt, że jeżeli naprawdę masz wizję czegoś, możesz spojrzeć na coś i to czujesz, to to zrobisz inaczej niż wszyscy po swojemu i wszyscy będą to kochać. I nie mija półtorej roku, Moschino staje się z marki, która jest lekko podupadłą i taką ma problemy ze własnym DNA. Jeremy Scott wypuszcza linię, w której inspiruje się głównie popkulturą, a przede wszystkim McDonaldem i SpongeBobem. Pokazałem jedno, jakby do dzisiaj sprzedaje się na całym świecie, przeszła do seryjnej produkcji. Trzeba o tym pamiętać, że jakby to, jeżeli coś kochamy, coś znamy, jakby mamy pewną wizję, nie bójmy się o tym mówić, bo ten nasz punkt widzenia jest właśnie nasz i przez to jest najbardziej oryginalny i możliwie najlepszy. Nie bójmy się tego. Dlaczego jeszcze? Bo ludzie kreatywni są niebezpieczni dla establishmentu.
Nie mówię tutaj o tym, że powinniśmy napaść na Radio Maryja, choć powinniśmy, bo to nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że ludzie kreatywni są niebezpieczni dla zastanego stanu rzeczy i dla pewnych społecznych, kulturalnych, gospodarczych uwarunkowań, które zostały stworzone pod jakąś wizję, która przestaje być aktualna. Przykładem jest takim historycznym, moim ulubionym Martin Luther King, który jakby dostrzegł, jakby nie sposób było tego nie dostrzec, ale on oprócz tego, że dostrzegł nierówności społeczne, wiedział też w jaki sposób rozmawiać o tym, w jaki sposób mówić, w jaki sposób tworzyć społeczność, a przede wszystkim w jaki sposób zapisać, być tym przetrwać, ale nie przetrwać, bo jak wiemy, facet zginął w straszny sposób w imię pewnej idei, ale przetrwał w świadomościach społeczeństwa, całych społeczeństw, całych mas, a jego postawa, jego idee żyją do dzisiaj. Żeby nie być gołosłownym i mówić tylko o historycznych rzeczach, postać Tanary Burke, osoby, która stworzyła ruch MeToo, jakby tak samo jest bardzo niebezpieczna dla establishmentu, bardzo niebezpieczna dla establishmentu, który ja też znam jakby z racji wykonywanego przez siebie zawodu. Stworzyła, zebrała te kobiety w jedno miejsce, jakby dała jasną ideę, prostą i do dzisiaj jakby widzimy skutki tego, pozytywne oczywiście, tego w jaki sposób ona jako osoba kreatywna przede wszystkim, bo ta kreatywność tutaj ma największe znaczenie, potrafiła zrobić to, co zrobiła. Innym przykładem bliższym, że tak powiem, naszej geopolitycznej sytuacji jest Pussy Riot. Na szczęście dziewczyny już mieszkają w Anglii, nie grozi im, że tak powiem, nieprzetrwanie, ale ich postawa w stosunku do kraju, z którego pochodzą, też była niepokorna i była wyrazem kreatywności i pewnej odwagi, która jakby zmienia postawy społeczne. Dlatego ci ludzie w tym wypadku, to nie chodzi o przetrwanie, w zasadzie przetrwam ocieplenie klimatyczne, przetrwam niż demograficzne, nie, ja przetrwam w świadomości mas jako osoba, która dzięki swojej kreatywności, dzięki temu innemu patrzeniu na zastaną rzeczywistość daje pewną wartość dodaną. Następny powód, bo tworzą społeczności wokół siebie. Jakby każdy z nas, jakby jesteśmy istotami społecznymi i staramy się tworzyć jakby społeczności wokół siebie. Od najmniejszej komórki, jaką jest para, z tym czasem bywa ciężko, po rodzinę, z tym bywa jeszcze ciężej, ale najfajniej jest mieć społeczność wokół siebie, znaczy fajniej. Jakby każdy z nas do tego dąży. Tylko nie mam tu na myśli społeczności na zasadzie okej, jakby jestem fajny, więc fajni ludzie mi lubią. Mi chodzi o społeczności, które mają ze sobą pewną wartość dodaną, które dają coś innym przede wszystkim, a nie nam samym. Pierwszym takim przykładem jest David Bowie. Jakby David Bowie w moim jakby subiektywnym odczuciu był najbardziej kreatywnym muzykiem, jaki chodził po tej ziemi. Jego twórczość, jego przenikliwość, jego sposób, w jaki się pożegnał w ogóle z tym światem, swoim albumem, było czymś, co, to jest oczywiście moja subiektywna ocena, nikt tego nie powtórzył. Ale David Bowie miał w swojej twórczości coś niesamowitego, jakby bez względu na pochodzenie jego fanów, na miejsce ich zamieszkania, kolor skóry, wyznanie, ulubioną potrawę, cokolwiek, on potrafił ich ze sobą łączyć do tego stopnia, że do dzisiaj na najbardziej popularnych komunikatorach i miejscach, gdzie tworzymy content wideo, jak Snapchat czy Instagram, jest feed Davida Bowie i tam ci ludzie z każdego możliwego miejsca na świecie ze sobą się łączą, ze sobą rozmawiają i mają swój uniwersalny i wspólny język, który nazywa się David Bowie. Żeby nie być, żeby nie pokazywać wam tego przykładów jakby ze świata rozrywki, to jest Warren Buffett. Jeden z najbogatszych ludzi świata, facet, który mimo tego, że ma bardzo dużo pieniędzy i mógłby kupić bardzo dużo do dziś, jada śniadanie w McDonaldzie, a to, co jada, uzależnia od wahań giełdowych. Bardzo fajne. Strasznie mi się to podoba. I on też tworzy społeczność wokół siebie, tylko że jego społeczność polega na czymś innym. Jakby ktoś może powiedzieć, ale dobra, ale Warren Buffett, jak Warren Buffett jest kreatywny? Przecież to jest facet, który siedzi w cyfrach. Właśnie kreatywność, jakby jedyne, czym się różni jego kreatywność od kreatywności Davida Bowiego, jest narzędzie. Kreatywnością Davida, znaczy narzędziem Davida Bowiego było nic innego jak muzyka, pisanie słów. Jego narzędziem jest tworzenie firm, bo on tworzy firmy w sposób inny niż zdecydowana większość biznesmenów jego pokroju.
Warren Buffett przede wszystkim tworzy rodzinę. Na tym zdjęciu widzicie 22 pracowników jego biura, które obsługuje wszystkie, jego holdingu, który obsługuje wszystkie firmy, które ma. Wyobraźcie sobie, że ci wszyscy ludzie pracują w tym samym miejscu od samego początku, od 17 lat. To są cały czas ci sami ludzie, a to jest ich zdjęcie z Wigilii. I to samo zdjęcie z Wigilii w tej samej marynarce wygląda dokładnie ta samo. Ja pracowałem już w 3 agencjach kreatywnych, a powiem wam, że od tej, której pracuję obecnie, to już 2 Wigilia. Wszyscy się różnią, połowy nie pamiętam, połowy nie znam. Znam tylko tego łysego gościa, co tu siedzi z przodu. Reszta, jak ten. To jest z pewnego rodzaju społeczność, która jakby ma tak dużą wartość w sobie i polega na czymś, co jest niesamowicie jakby w biznesie, jeżeli mówimy tutaj o zarządzaniu. Zaufanie. Wzajemne zaufanie i budowanie społeczności biznesowej w oparciu o wzajemne zaufanie i wyznawaniu podobnych wartości. Powód numer 4, bo wiedzą, że mniej znaczy więcej. I tutaj na pewno ktoś sobie pomyśli, dobra, less is more sobie przetłumaczył na polski, nie? No jakby tak. No tak, less is more jest bardzo ważne, ale to mniej znaczy więcej. Chciałbym odnieść trochę do mojej branży, bo moja branża polega na komunikowaniu się i jakby w każdym możliwym biznesie to komunikowanie występuje. Ten pan, niestety już nie żyje, to jest mój guru mojej branży, nazywa się Bill Berbach. Jest założycielem jednej z największych sieciowych agencji na świecie, DDB, istniejącej do dziś, oczywiście mającej swoje biuro i przedstawicielstwo również w Polsce. Bill Berbach w wieku 23 lat napisał do swojej agencji Grey, w której był junior copywriterem, napisał do CEO 3-stronnicowy list, który do dzisiaj nie został opublikowany, w której napisał, dlaczego już nie będzie pracował w Grey'u i dlaczego zakłada własną agencję. I on to rzeczywiście zrobił. Facet pochodzenia żydowskiego, znalazł 2 innych inwestorów, Doyle'a i Dale'a, dlatego to jest DDB, Doyle Dale Berbach, założyli agencję. Początkowo obsługiwali bardzo małe przedsiębiorstwa, głównie żydowskie, w Nowym Jorku. Ale w pewnym momencie trafili klienta, który jakby z racji ich pochodzenia wszyscy myśleli, że go nie wezmą, a to, co dla niego zrobili, na tyle odbiło się i to, w jaki sposób udowodnili, że mniej znaczy więcej, na tyle odbiło się w popkulturze, że jest jemu poświęcony także kilka odcinków Mad Mena, a chciałbym wam przytoczyć jedną scenę, w której opowiadają o tym, co tam się stało. I got one. How about C-Core? Satisfeculant. I'd stay in the art department, so. I'm just saying we can be funny, like those Volkswagen people. You see this yet? I have. I don't know what I hate about it the most, the ad or the car. You know, they did one last year, same kind of smirk. Remember Think Small? It was a half-page ad and a full-page buy. You could barely see the product. I don't get it. Elvis just got back from West Germany. Why not put him in it? They must be getting results. They keep going back to the well. Bernbach, he's a Jew. If I were him, I wouldn't want to help reindustrialize Germany. Everybody's got a price. Oh, yeah, I saw that. Honesty, it's a great angle. No chrome. No horsepower, foreign, ugly. Because they went with their strengths. It is funny. It is? Because I think the joke's on us. You're supposed to look at that and say it's a great car, not a great ad. I laughed. I think it's brilliant. Brilliant. I'll tell you what brilliance in advertising is, 99 cents. Somebody thought of that, Campbell. Well, say what you want, love it or hate it. The fact remains, we've been talking about this for the last 15 minutes. And this is Playboy. Cała scena, jakby jej sens, sprowadza się do tego, że rzeczywiście mimo tego różnych i podzielonych zdań u przedstawicieli agencji Stanley & Cooper, przez ostatnie 15 minut, jak słusznie zauważył aktor i postać główna, rozmawiają o tej reklamie. O co chodziło w tej całej reklamie? Bill Berbach dostał brief, czyli zadanie na zrobienie nowej reklamy dla Volkswagena. Jak wiemy, Volkswagen, samochód dla ludów, to był rok 63, było dużo wcześniej po wojnie niż jest teraz. Facet pochodzenia żydowskiego to bierze, wszyscy, cała branża jest zdziwiona. Jak wyglądają w tamtym czasie reklamy aut? Reklamy aut wyglądają tak. Auto ma spełniać każdą możliwą rolę. Ma być twoim magnesem społecznym, rodzinnym autem, pokazywać swoją moc, a przede wszystkim ma być wielkie. A reklama, jaka też ma być wielka. Wtedy mówimy tylko o reklamie. Nie było internetu, nie mogłeś zrobić fanpage'u Volkswagena. Mogłeś zrobić albo reklamę drukowaną, albo film. Więc większość reklam drukowanych wyglądało w ten sposób, że wykupowano możliwie jak największą
jak największy format prasowy i umieszczano tam i najbardziej możliwe eksponowano produkt. Wierzcie mi, że niektórzy polscy marketerzy mają tak do dziś, nawet z mniej seksownymi produktami, jak szynka. Także też trzeba z tym uważać. No i co zrobił Bill Bernbach? Bill Bernbach wypuścił reklamę, która jakby jest jedną z najważniejszych reklam po dziś dzień, przedstawiana jako ten Think Small. Wykupił wszystkie największe strony we wszystkich możliwych magazynach i newspapers tak zwanych w Stanach Zjednoczonych i pokazał mały samochód, który jakby wszyscy analitycy mówili wtedy, słuchajcie, ale to nie ma prawa bytu, to są Stany Zjednoczone, wy chcecie nam sprzedać garbusa, bo cała rzecz tyczy garbusa, a on pokazał to w sposób jeszcze mniejszy, pokazał jak bardzo to może być małe i ujął to w jednym zdaniu, w jednym haśle, Think Small, który wszyscy Amerykanie jakby potrafili przetłumaczyć sobie na Think Smart. Polecam wam jakby szukanie, bo moglibyśmy godzinę rozmawiać o tej kampanii, jakby szukanie innych egzekucji tej kampanii, genialne filmy, genialne printy i to, co się mieści tutaj, kiedy porównacie to do tego, co czytacie w reklamach dzisiaj, to pomyślicie, że tam to pisał Franz Kafka, a dzisiaj to pisze algorytm. Także polecam. Jedna taka dosyć taki truizm, bo pokonują samych siebie, jednak to pokonywanie samego siebie jest niesamowicie istotne. Jakby to pewna dziedzina, która mnie nauczyła mojego postrzegania kreatywności i to dlaczego, w jaki sposób ja jestem kreatywny, to jest deskorolka. Jeżdżę na to, znaczy dzisiaj to się odpycham, ale kiedyś jeździłem na deskorolce bardzo dużo, jeżdżę na niej od 10 roku życia i jakby jest to moja życiowa pasja, moja miłość, coś co jest we mnie, coś co mnie ukształtowało i coś z czym umrę w sobie. Jestem tego jakby świadom, bo kultura, nauczyłem się dzięki niej swojego sposobu na postrzeganie estetykę, swojego sposobu na postrzeganie różne kultury, bo deskorolka to nie są kolesie, którzy chodzą w szerokich spodniach. To jest jedna pasja, która łączy ludzi z bardzo wielu sfer. Nauczyłem się tolerancji, nauczyłem się rozumienia innych ludzi, czytania innych języków, ale to pokonywanie, ale przede wszystkim pokonywania samego siebie, pokonywania tego, że za 300 razem mi nie wyszło i tej braku tej wiary, że za 302 mi nie wyjdzie, tylko tą ślepą wiarę, że na pewno mi musi kiedyś wyjść. I chciałbym wam pokazać jeden bardzo krótki film z ostatnich zawodów deskorolkowych, które się nazywają Tampa Pro. To są jedne z najważniejszych deskorolkowych zawodów w ogóle na świecie. I jest tak zwany best trick, czyli ktoś musi zrobić best trick. I ten best trick wygrał facet, który nie ma nóg. A to nie jest nic innego jak post, repost z Instagrama Tony Hawk'a. Także to pokonywanie siebie jakby może się wyrażać na bardzo wielu płaszczyznach, na bardzo małych rzeczach, bo okej, jakby pokonam siebie, zdobędę Mount Everest. To jest trudne, jakby wszystko powinniśmy jakby brać po kolei, ale nie, żeby nie zapomnieć o tym, że naprawdę my jako gatunek ludzki, w ogóle jako młodzi ludzie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, mając te wszystkie fantastyczne narzędzia wokół siebie, możemy siebie pokonywać w bardzo różnoraki sposób, bez względu na to, tak, nagrywałem to z telefonu, w bardzo różny sposób i nie powinniśmy o tym zapomnieć. Bo materializują niezmaterializowane. I teraz na pewno mieliście kiedyś w swoim życiu coś takiego, że widzieliście coś w telewizji, widzieliście coś w filmie, widzieliście coś w sklepie, widzieliście jakiś produkt i myślicie sobie, miałem ten pomysł. Tak, na pewno miałem ten, wiedziałem, że to jest dobre. Na pewno jest git. Ja kiedyś myślałem, że jakby jako dziecko mówię, wymyśliłem pilot do telewizora, jak go zobaczyłem. Na pewno to byłem ja. Jakby kreatywność pozwala i też upór w tej kreatywności, ale upór w procesie kreatywnym pozwala tobie na znajdywanie materiałów do stworzenia rzeczy, których na co dzień po prostu jest trudno i materializować te pomysły. Dlatego teraz, słuchajcie, chciałbym zaprosić Marcina Sosińskiego, który jest dyrektorem kreatywnym agencji McCann w Polsce, żeby pokrótce opowiedział o pewnym zrealizowanym niedawno pomyśle, który siedział w głowach pewnie wszystkich kreatywnych ludzi pracujących w agencjach reklamowych w tym kraju. Ja właściwie tak sobie pomyślałem, że przyjechałem tutaj tylko po to, żeby włączyć play, bo za chwilę cały pomysł przedstawi case. Ale rzeczywiście to tak jak Dawid powiedział, jest tak, że kreatywność chyba nie musi się wiązać tylko i wyłącznie z super nowymi, nigdy wcześniej nie robionymi rzeczami. Kreatywność to jest też czasami przedstawianie ich w trochę inny, nowy, do tej pory niepraktykowany sposób. Albo też tak jak to nam się udało, znajdywanie bardzo mocnego partnera
w tym przypadku Mastercarda, który sprawi dzięki swojej kasie i zaangażowaniu, że ten pomysł będzie większy niż zazwyczaj i też mamy nadzieję skuteczniejszy, bo to jest ten case, który wam pokażemy, to jest początek naszej pracy. I mam nadzieję, że ta rzecz po prostu mocno będzie się rozwijać. In 2018, Mastercard Poland started redesigning storefronts of over 100 small shops. Why? Small business is the engine of any country. But in Poland, small shops are slowly dying. In the last decade, over 100,000 of them disappeared. Na przestrzeni mojego życia, które spędziłem w Kalifornii, widzę, ile firm znanych się zlikwidowało, kalifornijczych, brzeskich. Nie ma już takich firm. Po co tego młodego człowieka uczyć tego zawodu, kiedy przyszłość przed nim żadna? They have no idea how to promote themselves, and they have no budgets. This makes them powerless against big global brands. Ja po prostu umiem i lubię robić kebab i dobre jedzenie, a nie reklamy. Mastercard wanted to give small business a fair fighting chance. Introducing Business Facelift. We teamed up with NGOs specializing in urban design to create a platform that connected merchants with signboard makers and designers. On the platform, they can take a crash course about the basics of communication and how digital solutions can improve their work. Business owners can also win a makeover by traffic design as they upgrade with Mastercard technologies. We promoted with a stunt. We talked to merchants on one of the busiest streets in Warsaw, and overnight, we changed their signboards. Media loved the initiative. Next, we launched a documentary that showed the process and the results, encouraging more business owners to join the program. Każdy, który przechodzi tutaj obok, robi zdjęcie tego bakosza. Przede wszystkim jesteśmy bardziej widziani, czy z tramwaju, czy z drugiego pasa ruchu. This started a debate about signboard aesthetics and a need of specialized help for small business. In the first month, our marketplace gathered 25 design studios, we reached almost 5 million Poles and gave advice to 200,000 small business owners. Together with traffic design, we initiated over 100 makeovers. Jedna zmiana w okolicy od razu rzutuje na to, w jaki sposób wyglądają później szyldy wokół tego miejsca. This is an ongoing campaign as more and more cities plan to introduce landscape regulations. Together with small business owners and designers, we've managed to start something priceless. Start something priceless. Tak jak Marcin powiedział, jesteśmy na początku tej drogi. Zaczęliśmy od kilku szyldów na ulicy Puławskiej. Dzisiaj jest to akcja ogólnokrajowa. Na pewno nieraz jak jechaliście Aleją Krakowską, mieliście ochotę się zabić albo po prostu to zmienić. Ja tak miałem kilka razy. Jak wróciłem z Wiednia ze studiów i pracowałem w Jankach, jechałem przez ten, naprawdę nie wypowiadam tego słowa do dziś, w sensie nie mogę, bo wróci mi to po prostu. Także jakby tak jak już powiedziałem, na pewno w wielu głowach myśleliście, dobra, trzeba jakoś to zmienić, trzeba coś zrobić. Jakby, i było wiele inicjatyw, które już to robiły, a my po prostu to połączyliśmy głównie dzięki Mastercardowi, jego kasie, co jest bardzo ważne, ale przede wszystkim też misji tego, co w ogóle marka chce robić. Dlatego dla nas, reklamiarzy, jest bardzo ważne, żeby móc takie rzeczy udostępniać, ale nawet dla ludzi, którzy pracują w innych branżach, żeby po prostu potrafić i mieć na tyle zapału w sobie, żeby materializować swoje kreatywne myśli i znaleźć narzędzie, czyli to tworzywo, z których będziemy mogli to zrobić. I teraz, bo nie boją się podejmować ryzyka. I teraz jak to w ogóle jest z tym ryzykiem, nie? Jakby ja się nauczyłem jednej rzeczy i będę was do tego przekonywał. Ryzyko to twój przyjaciel. To tak zwane ryzyko powinno odpowiadać, dać mu imię, nie wiem, Jola, Grzechu, ktokolwiek. Usiąść z nim, zaprzyjaźnić się, pogadać. Po prostu spersonifikować to ryzyko, bo ryzyko jest często, ktoś mądry to kiedyś powiedział, okazją w przebraniu. Bo rzeczywiście, jeżeli będziemy, nie będziemy ryzyk, jakby co jest przeciwwagą do ryzyka? Przeciwwagą do ryzyka jest nic innego jak bezpieczeństwo. Tylko bezpieczeństwo w mojej branży i w wielu innych branżach, no nie mówię tutaj o branży samochodowej, nie, jakby nie chciałbym być fantomem, nie, ale w każdym razie we wszystkich możliwych, jakby nie, w postawie ludzkiej, w postawie człowieka kreatywnego bezpieczeństwo to nuda, ryzyko to twój przyjaciel. Bez podejmowania ryzyka nie ma mowy o jakimkolwiek postępie. Idąc całe życie bezpieczną drogą, no dobra, chyba że
jesteś synem Kulczyka, nie? No to możesz wtedy wkręcać ludziom, że jakby robiłeś, zbierałeś ulotki, rozdawałeś, potem musiałeś czekać na tatę w jakimś, nie wiem, korytarzu, 4 godziny, było strasznie i okej, jakby to wtedy możesz sobie bezpiecznie ułożyć drogę, ale wydaje mi się, że ten facet też bardzo często ryzykuje, bo nauczyli go tego, że ryzyko jest jakby pierwszym krokiem do każdego postępu, obojętnie tym, co robimy. Dlatego bezpieczny i to nudny, to nudny. Jeżeli nudny, to znaczy, że ja wiem, jak na to zareaguję, że ja wiem, jakiej reakcji się mogę spodziewać. To znaczy, że ja nie wywołam niczego więcej, nie zrobię niczego nowego. A każdy, jak tutaj pewnie siedzimy, wszyscy chcemy robić nowe, fajne rzeczy. I teraz pokażę wam to na dość prostym przykładzie. Old Spice. Bardzo fajna, bezpieczna reklama. Introducing Smell Legendary. Na pewno wielu ojców, wielu z nas używało Old Spice'a i sobie pewnie pomyśli, fajna reklama. Ty mój ojciec pachniał Old Spice'em, Smell Legendary, no legenda, to mówiła mój ojciec, to legenda, wiadomo, że tak jest. Więc jakby super. I mamy tutaj pewną reklamę, którą raz dekutujemy, przechodzimy obok niej i nigdy więcej nie zapamiętamy, chyba że sobie jakiś ten hashtag na imprezie ponowimy, Smell Legendary, ale na to jestem uważał. Ale co, gdyby ojcem stał się Fabio, ojcem wszystkich dzieci i ojcem wszystkich produktów, ojcem ojców. Jakby Fabio też może nim być. Jakby twoja reakcja na Fabio jest zupełnie inna. Jakby ktoś na pewno znacie kampanię Old Spice'a, ktoś powiedział w briefie oryginalnym, czyli tym zadaniu do agencji Wieden Kennedy było zapisane, jest to nudna marka stosowana przez głównie 45-letnich facetów, nie da się z tym nic zrobić. Fabio, mało tego, Fabio może być ojcem wielu stworzeń. Jakby i Fabio dalej działa, i Fabio dalej działa na wszystkie grupy docelowe, nie tylko na ludzi, na których miał działać do tej pory. Lubię Fabio, muszę przyznać, naprawdę jakby daje radę, ale chciałbym wam też jakby przedstawić pewien inne podejście do tego tak zwanego fearless, żeby się tego nie bać, tego podejmowania ryzyka. Jakby to podejmowanie ryzyka może służyć wielu celom, jakby biznesowym, edukacyjnym, ale przede wszystkim powinno służyć do zaprowadzania trochę nowego porządku i też do tego, żebyśmy pokazywali pewne postawy, które są choć trudne, są warte obserwowania i warte naśladowania i chciałbym wam pokazać jedną pracę, która zdobyła na Cannes Lions, czyli takie nasze reklamowe Oscary, nie ma nic ważniejszego, najwięcej Grand Prix w historii tego festiwalu, a w tym roku będzie to już 65. edycja. Fearless girl. Mała rzecz, mała dziewczynka postawiona naprzeciwko byka z Wall Street stała się od 2017 roku symbolem kobiecości i tego, w jaki sposób kobiety powinny, ich funkcja powinna zostać zredefiniowana, zwłaszcza w opozycji do tak wielkich machin jak Wall Street. Ja powiem wam szczerze, pracując, ktoś może sobie pomyśleć, że ja oglądałem Mad Mena, reklama jest szowinistyczna. Ja pracuję na co dzień w 80% z kobietami i uważam, że są dużo lepsze od nas w 80% rzeczy, które na co dzień robimy. Także bardzo lubię tą pracę. I ostatnia rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, ale niestety bym musiał przełączyć film, bo okazało się, że w prezentacji nie działa. Długa historia ogólnie. W każdym razie, bo wiedzą, że to jedyna droga, bo ludzie kreatywni wiedzą, że nie ludzie kreatywni, tylko powiedzmy sobie ludzie wykorzystujący swoją wrodzoną zdolność kreatywności
wiedzą, że wykorzystywanie jej jest jedyną drogą do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do bycia sobą przez całe życie, a po drugie, do prowadzenia fajnego życia. I teraz pokażę wam, musicie mi dać chwilę, ale dam wstęp. Pokażę wam film, bardzo krótką przemowę, pewną sentencję w mojej ocenie najbardziej kreatywnego aktora, jakiego w życiu miałem okazję oglądać. Jest to Robbie Williams, tragicznie zmarły kilka lat temu. I nie będę może dłużej mówił, tylko przejdę teraz na szybko do monitora. Ktoś, jakieś pytanie, coś? Jeżeli będą jakieś pytania. Jest pytanie. Ja mam takie pytanie, czy kreatywność faktycznie sprzedaje? Na przykład, czy te reklamy Old Spice'a są efektywne? Tak, w tym, bardzo. Co robią? Znaczy, powiem ci, wiesz co, jest wiele szkół i wiele odpowiedzi, jest to bardzo dobre pytanie. W mojej ocenie, jeżeli coś nie sprzedaje, to nie jest wystarczająco kreatywne, zwłaszcza w naszej branży, bo oczywiście ja widzę wiele fantastycznych pomysłów, ale jakby naszą główną rolą jest sprzedawać produkty. Ja pracując dla Coli sprzedaję kole, prezent do IKEA, sprzedaję meble, jakby to jest moja rola. I tak, są rzeczy, są rzeczy, które są paskudne, niekreatywne i super ci sprzedadzą. To wszystko zależy od grupy odbiorców. Akurat w przypadku Old Spice'a sprzedaje się to genialnie, bo jakby to kontynuacja tej linii, to już jest czwarty rok. Ale to, co jest najbardziej kreatywne, to też najlepiej sprzedaje. W takim razie dziękuję bardzo za to, że przyszliście. Dzięki.